Pytanie, które słyszę, jak tu mieć dobry komputer do gamingu, wcale nie mijając takiej najlepszej karty graficznej lub procesora. W tym filmie postaram się pokazać, jak grać przy pomocy samego internetu, żeby sobie polepszyć FPS-y w grach. Ja jestem Oliwier, a ty oglądasz kanał Skipper Kowal. Tak jak wspominałem, nie potrzeba kupować żadnej takiej kurde karty graficznej, na przykład GeForce 1050 Ti, bo na przykład masz samego 560 SN. No trudno, no nie chcesz kupować. Z pomocą przychodzi aplikacja Nvidia GeForce Now. Tylko trzeba mieć też dobry internet. Najlepiej jak ktoś ma światłowód lub ktoś ma 5G. Wtedy lepiej. Możemy ją pobrać z oficjalnej strony NVIDII. Minimalne trzeba tam niestety, jak testowałem na karcie 630, bo podobno jest minimum z serii jest 600, ale niestety GT 600 nie wspiera tego, więc nie będzie chodził. No szkoda, szczerze powiem, bo też by przydałoby się. Trzeba mieć serię GTX. Serii GTX 560 SE przykładowo, Ryzena 4200. I zasada działania jest taka jak na przykład na Steamie. Akurat spróbuję ponownie. No, czyli tak się spodziewałem, muszę wyjść, bo wcześniej próbowałem, a nie miałem internetu. I to jest dobre, to dobre. No, i więc tak. Oczywiście nie pograsz se w każdą gierkę, musisz mieć ją zainstalowaną. Czy na przykład jak masz Cyberpunka, to se Cyberpunka grasz. I tu na przykład, no nie wiem, pograjmy se, zagraj Wiedźmina. Bierz, zagraj Wiedźmina. Pierwszy krok to jest zagraj Wiedźmina. On łączy i wyszukuje dostępnego serwera. I przed tobą jest tam liczba 400 graczy. Musimy poczekać, ponieważ subskrypcję musiałbyś mieć lepszą. Na przykład, no nie wiem, bo tu jest subskrypcja RTX On. Ona tam kosztuje bardzo drogo, ale no trzeba trochę poczekać. Gdy poczekamy, cierpliwie oczywiście, to zobaczycie, co się dzieje, trzeba będzie. Ale omawiając dalej, no niestety, no trzeba mieć lepszą kartę graficzną z serii. Chyba GTX musi być seria 500. Bo myślę, że GTX 480 by nie przyjęło. No i Direct. Ogólnie strój producenta macie całą specyfikację tego. To jest taki bardzo chyba specyficzny. Chociaż mam tu wątpliwości, bo tak, nie masz dobrego internetu, to sobie nie pograsz, a jak masz zarąbisty internet i w ogóle tak masz tylko dużo internetu, albo na przykład. Nie wiem, wynajmujesz w hotelu i oni mają bardzo super zarąbisty internet, masz bez limitu, to weźmiesz sobie takiego Wiedźmina 3 na laptopie powiedzmy, bo akurat na komputerze mam, ale na laptopie GeForce Now i 60 FPS-ów masz stale na przykład. Bo to pobiera z serwera. Zaraz się przekonamy. A, i jeszcze jedno. Jeśli będzie 120 subskrypcji, robię specjalny film pod tytułem zamiennik pasty termoprzewodzącej, na przykład pasta do zębów. Zobaczymy, czy pasta do zębów przewodzi ciepło, czy jest dobrym przewodnikiem przynajmniej na chwilę. Więc jeżeli będzie 120 subskrypcji oraz pod tym filmem 20 łapek w górę, to wrzucam wtedy film z testem tej karty graficznej z zamiennikiem pasty termoprzewodzącej. A teraz to musimy poczekać chwilę. Uruchamia właśnie nam się Euro Truck. Co serwera musiałem czekać z pół godziny, ponieważ miałem 400 graczy przed sobą. Bo to jest standardowa wersja i można maksymalnie godzinę grać. I normalnie masz 60 stale FPS-ów, tylko internet oczywiście robi swoje. Przy 60 FPS-ów przy grafice akurat mojej HD to jest 6 giga na godzinę. Przy większej grafice to jest 10 giga, a przy mniejszych 30 FPS-ach na przykład to jest chyba 4 giga. Sobie możesz ustawić na automata albo możesz ustawić
zaawansowane ustawienia. To zależy też. No i sobie biorę do jeżdżenia tą ciężaróweczkę. Tutaj nam obok monitorku Kozini 60 stale. O, jest dodatkowo jeszcze jakiś. No pani odpala nawet. Muszę go naprawić, bo przecież tak to nie pojadę. No i odpaliłem, znaczy się światła. No dobra, jest światło. No i tak, no i 60 stale FPS-u, na razie jeszcze jestem tutaj. Najlepsze jest to, że procesor nie pracuje tak dużo, bo internet najwięcej pracuje najbardziej, ponieważ to z internetu wszystko idzie. Jakby jakiś obcy serwer, ten prawdziwy serwer chyba wtedy tą grę zaczyna przyswajać na swoje procesory i tak dalej, on się tam grzeje, a ty masz przynajmniej oszczędność, jeśli chodzi o energię. No, ludzi nie ma na trasie, ludzi. Kuźwa. O, zasypiam. Gdzieś walnę zaraz. Ale tu mamy 60 stale FPS-ów. O, na rondo wjadę. I to takie właśnie są. No to jest fajne, tylko że dla ludzi, którzy muszą mieć dobry internet, bo tak to nie. Tak to może być słabo. No, też limit, jeżeli ktoś ma na przykład, nie wiem, 10-15, to nie polecam, ale jak ktoś ma limit 70 czy coś, czy więcej, czy nawet 150 gigabajtów, to polecam. Tak jak jeszcze raz wspomnę, musi być biblioteka Steam. Chociaż nie, wszystkie biblioteki, bo Wiedźmina akurat nie ma na Steamie, więc musisz mieć zainstalowaną grę i dopiero wtedy się łączy ona z serwerem dostępnym i możesz grać. Bo jeżeli nie masz tej gry, no to co, no na przykład tego już nie masz, nie zagrasz, bo nie masz. Assassin. No. Podsumowanie, no powiem tak, dla ludzi, co mają internet, to jest dobre, dla ludzi, którzy nie mają internetu, to jest słabe. Albo jeżeli ktoś ma już na przykład RTX 3090, to niepotrzebne mu to w ogóle. Bo też zależy kto jaki ma sprzęt. No a tak samo, na Integrach, w laptopach na Integrach to raczej chyba nie pójdzie, coś mi się wydaje, ale nie wiem, ale chyba raczej nie, więc... Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, widzimy się w kolejnym filmie, BIOS! I got broads in Atlanta, just to be in the family, credit cards in the scammers, getting no looks in the band, legacies.